Dobra, to ja będę wam pokazać, bo ja już praktykowałem Agnihotro przez 40 lat, jak dokładnie wykonywać, żeby było aż najlepszy efekt, żeby było aż najlepsze działanie na środowisko, na wszystkich żywych istotach, na was, że po szkoda nie wykorzystać ten moment, który jest tylko dwa razy dziennie, wschód i zachód słońca, aż najlepiej. Wiele ludzi mają problem, jak kupują ten sprzęt, dokładnie to wykonywać, bo po prostu nie mają nauczycielów blisko i tak dalej. Jak znasz kogoś, który umie już palić Agnihotro, no to oczywiście najlepiej od takiej osoby się nauczyć. Najpierw oczywiście masz swoją piramidkę, moja tak wygląda, bo już jest wiele lat używany, ale twoja też, jak masz taką nową, zaraz będzie tak samo wyglądać. Na dno ja daję takie połamane kawałki, które już są połamane, albo jak nie mam połamane, to ja połamię. Dlaczego daję na dno takie połamane kawałki? Żeby ten ghee, który jest smarowany na te dodatkowe kawałki, żeby miało na czym się palić. Jak nie będzie nic tutaj na dno, no to będzie się po prostu gotować, a jak będzie to, to będzie lepiej, ogień się będzie lepiej palić. To zawsze daję takie połamane kawałki tutaj na dole. Potem ja sobie ustalam, ja już to mam smarowany, ustalam sobie tak, żeby to było stabilnie, tak jak to. Po prostu biorę sobie, pokażę wam, jak to robię, biorę sobie kawałek naszego super suszony nawóz od naszych super homa krowy i stawię to tak, żeby się mocno trzymało. Dlaczego tak jest? Nieważne, czy to robisz taki trójkąt, czy to robisz innym sposobem, bo są wiele sposobów. Zobaczycie, jak będzie zachód słońca, zobaczycie, jakie są różne sposoby, bo będziemy pokazać innych ludzi wykonujący Agnihotra. Ale co jest ważne, że ogień potrzebuje tlen, potrzebuje powietrza naokoło. Jak dasz kawałki tak, że oni spadną jeden na drugi, tak jak to na przykład, no to zgaśnie ogień i suszony nawóz ma to do siebie, że będzie dymić bardzo, bardzo długo. A ty chcesz, żeby było Agnihotra, a nie dymhotra. To musi palić się dobrze, ok? To tak stabilizuj sobie w jakimkolwiek sposób, ci najlepiej pasuje. I pośpiewanie te mantry, który ten... Ja nie wiem, czy wy macie tego, ale to jest wam koniecznie potrzebne. Agnihotra Body. To jest dostępny za darmo do Androida, do iPhone'y, do wszystkiego. Niemiecki program, który daje ci dokładnie przez GPS, dokładnie gdzie ty jesteś, dokładny moment, kiedy jest wschód i zachód słońca. No i pośpiewanie mantry, który zaraz się będziemy uczyć. Nie mogę już dotykać. Jak spadnie kawałki jeden na drugi i zgaśnie i będzie dym, to już no, nic nie mogę zrobić, to szkoda. Dlatego stabilizuję to najpierw. Potem ja robię sobie taki, jak zrobię sobie trójkąt i mam więcej nawóz, bo ja mam dużo nawozy, bo my to produkujemy tutaj. To ja sobie robię taki samolot. Ok. Samolocik taki sobie zrobię. O, już mam tutaj posmarowany, tak o. Potem sobie robię taki UFO. O, tak o. I no ten wezmę. Jak smarujesz, pamiętaj, bo ja już te posmarowałem wcześniej, to zrób sobie tak. Nie za dużo, nie za mało. Zależy właściwie od osoby. Bo dajesz więcej gi, to dłużej się pali. Dajesz mniej gi, szybciej się spali. Ok? Tylko zawsze pamiętaj, najważniejsze to jest, że wszędzie jest powietrze naokoło każdy kawałek. I to się trzyma mocno. Jak rozumiecie to? Dobra. Następny ważny punkt w tej technologii to jest moja zapałka. Oczywiście ja mam piękne zapałki, najlepsze ze Szwecji, ale nie mogę te zapałki dać do środku piramidki, bo oni są chemiczne. Tak samo jak masz świecę, nie możesz świecę tutaj zapalić, bo też spadnie ten do piramidki. Świecę możesz mieć obok i możesz taki kawałek nawozu zapalić od świecy. Najlepiej nie używać zapalniczkę, bo oni, wiesz, kropelki, ten
olej mineralny spadnie ci tu czy tam, to lepiej nie używać tego. Świece, zapałka, najlepiej. Ok? To już moje, będzie moja zapałka. Jak przyjdzie czas, jakieś tam 3 minuty przed ten moment, ja to zapalę i będziemy palić piękny ogień, ale nie teraz. Następny, jak już mam to przygotowane, ja sobie przygotuję ryż. Ryż możesz trzymać takich, czymkolwiek. My tak sprzedajemy w takich malutkich słoiczkach. I weź sobie tyle, co się zmieści w palcach. Ok? Dwa razy. Ok. Bo będzie dwa ofiary. I teraz sprawdź sobie, czy te ziarno nie są połamane, nie są zniszczone w jakikolwiek sposób. A tutaj jest jeden, który mi się nie podoba, to wyrzucę go. Nie, to jest jakoś ok. O, ten mi się też nie podoba, wyrzucę go. Ok, i teraz wszystkie ziarno są super. To znaczy są pełne. Ja lubię używać okrągły brązowy ryż. Są wiele teraz ekologicznych ryży. Po okrągły jest łatwo znaleźć połamanych kawałków i jest o wiele mniej tych połamanych kawałków. Ok, już mam te porcje ryży przygotowane, dwa porcje. Jak będę palić ogień, to ja sobie nasmaruję to z klarowanym masłem. Teraz najważniejszy, to trzeba się nauczyć mantrę. To macie już chyba te mantry przy sobie, albo książeczkę, albo macie takie kompakty, albo macie gdzieś to napisane. To my będziemy teraz próbować to śpiewać razem, ok? Do wieczorne Agnihotra jest Agnaye Swaha. I zaraz po Swaha, najpierw kończ Swaha, zaraz po Swaha dajesz z intencją, z miłością do ognia pierwszą porcję ryżu. To znaczy tak. Oczywiście zobaczycie to, jak będzie dokładnie zachód słońca, ale teraz ja to tłumaczę wam. Agnaye Swaha. Ryż idzie do ognia. Agnaye Idam Namama. Prajapataye Swaha. Ryż idzie drugi raz do ognia. I koniec. Prajapataye Idam Namama. I pamiętaj to, że jak jakiś ryż zostanie tutaj, albo na palcy, albo w miseczce, to nie daj do ognia. Tylko raz i drugi raz się daje. Dwa ofiary tylko. Nie rób tak, bo to nie ma szacunek do ognia. Trzeba po prostu zrozumieć, że to jest święty ogień. To trzeba z taką intencją, z takim szanowaniem dawać ten ryż do tego ognia. I możesz oczywiście, jakąkolwiek intencją masz, cokolwiek chcesz rozwiązać, to możesz w tym samym czasie o tym myśleć i tak dalej. I teraz będziemy powtarzamy te mantry parę razy i to będzie już koniec, moją instrukcję. Ok. Zachód Agnihotra. Agnaye Swaha. Agnaye Idam Namama. Prajapataye Swaha. Prajapataye Idam Namama. I teraz wschód słońca. Suryaya Swaha. Suryaya Idam Namama. Prajapataye Swaha. Prajapataye Idam Namama. Ok, jak chcecie to, ja bym wam poradził, bo jak nie znacie te mantry, to nauczyć się to całkowicie na pamięć. Bo jak będziecie jeszcze, wiesz, czytać i starać się dawać do ognia gi i ryż i to i tamto i patrzeć się na czas, to może się wszystko wam pomylić i nie zdążycie wykonywać te mantry dokładnie. A jak już macie automatycznie mantry w głowie, że możecie powtarzać, wiesz, każdy moment, to wtedy dokładnie w tym momencie trzeba tylko raz te mantry śpiewać, dokładnie w tym momencie już to pójdzie ci łatwo. Nie będzie się stresować, nie będzie jakieś tam problemy, że mantry nie śpiewam dobrze i tak dalej. To naucz się mantry najpierw, powtarzaj to 100 razy dziennie, 1000 razy przez dzień, a to, wiesz, masz to automatycznie i możesz to automatycznie powtarzać. Ok? I wtedy, jak przyjdzie zachód słońca, no problem, boom. Ok. I to jest wszystko. Cała Agnihotra.
pośpiewanie mantry, kończy się Agnihotra i wtedy możesz robić swoje własne medytacje, swoje własne modlitwy, swoje własne śpiewanie. Możesz robić co chcesz. To już jest wasza sprawa, ale oczywiście najlepiej jest wykorzystać tą atmosferę, który jest energetyzowany, który jest zapełniony miłością, który jest pełno energii do jakichś dobrych działania. Ok, dziękuję wam bardzo. Jest dobrze, żeby zapałka z nawozu dobrze się paliło, przed dajesz do piramidki, bo inaczej może ci zgasnąć. Prajapataye idam namah.